W internecie wiele można wyczytać, a nieliczni mówią także, że obejrzeć, że trwa trzecia wojna światowa. Czy jednak ona trwa? Słownik języka polskiego, jest taka księga, określa wyraz wojna mianem zorganizowana walka zbrojna. A na logikę, i to wam ja mówię, wyraz światowa znaczy raczej wiele państw na różnych kontynentach niż dwa powiedzmy w Azji. Więc raczej to co mamy, dla mnie nie jest jeszcze wojną światową. Ale Galdorze, ktoś powie, za długo siedziałeś w książkach historycznych, bo w dzisiejszych czasach wojna to nie uderzenia rycerzy mieczami i rżenie koni. Wojna się zmieniła po prostu. Teraz walczy się punktowo, ekonomicznie, informacyjnie. Po prostu są lepsze środki. No to wam powiem. No niekoniecznie. Według mnie wojna zawsze oznacza straty w ludziach, sprzęcie. Ale nie da się ukryć. I tu mówię wam, że macie rację, że teraz coś się dzieje. Bo emigracja połowy Bliskiego Wschodu do Europy, a i druga pewnie się zastanawia połowa, czy się pakować, to nie przypadek. Wojna na Ukrainie i Syrii też. Trochę tego jest, ale musicie wiedzieć, że świat raczej lubi porządek, bo wtedy się handluje, bogaci, a nieporządek oznacza straty. No to co teraz mamy? Moim zdaniem zbliżają się zmiany w rozkładzie sił tych potęg największych. To trochę tak jak w szkole, w pierwszej klasie, pierwszego dnia zresztą. Jest zamieszanie. Nikt nikogo nie zna, nie ma przywódcy klasy. Wszyscy się sądują, rozmawiają, nawet czasem się ktoś pobije. Aby w drugiej klasie każdy znał swoje miejsce, swoją paczkę, kumpli lub koleżanek. Do następnej zmiany szkoły oczywiście. Tak samo jest dzisiaj na świecie, bo jest jeden kraj, którego boją się wszyscy, taki koks, czyli Stany Zjednoczone Ameryki. Stany kontrolują handel oczywiście, przepływ informacji, ba, nawet kto ma broń atomową. Wpływają na poszczególne kraje słabsze, a te kraje słabsze grają oczywiście na najsilniejszego. Czyli w dwóch słowach, USA bogaci się na obecnym układzie i dlatego jest jego strażnikiem. Przez te jednak lata bardzo się rozleniwili. Przyzwyczaili się do tego, że ich wrogiem są kraje, które mają co najwyżej katapulty i proce, a te silniejsze broń czarnoprochową. Aż tu na horyzoncie ukazał im się nowy wróg. Znaczy Chiny, bo te podrosły po pierwsze ekonomicznie, po drugie militarnie. A nawet więcej, mają aspiracje do bycia drugim mocarstwem, a przynajmniej pierwszym w swojej dzielnicy. Stany oczywiście udają, że nic się nie dzieje. I generałowie nawet mówią, że Amerykanie będą latać, pływać, gdzie chcą, kiedy chcą i jak chcą. Chiny na to, że chyba nie za bardzo. Oba kraje więc idą na konfrontację. Obie strony się zbroją. Pytanie ciekawsze, co na to takie kraje jak powiedzmy Rosja, Indie, Brazylia? One wiedzą, że po chaosie możliwe, że nawet po wojnie powstanie nowy ład światowy. I należy być przy stole, kiedy będzie on tworzony. Od ponad tygodnia, i to taka ciekawostka, mamy nowego generała NATO na Europę, który mówi wprost, że Rosja ma aspiracje mocarstwa światowego. Przypadek? Nie sądzę, że tak powiedział. Czy do wojny musi dojść? Niekoniecznie. I to z kilku powodów. Po pierwsze, wojna jest bardzo kosztowna. Żeby ją wywołać, to musi ci się to bardzo opłacać. Dwa, można ją wygrać albo przegrać. Takie oczywiste. A zwycięstwa nikt nie zagwarantuje. Znaczy, jest niebezpieczna. Trzy, jeśli się da przeciwnika ekonomicznie lub dyplomatycznie zastraszyć, to po co wywoływać wojnę? A Stany mają jeszcze jeden atut w postaci największych sił zbrojnych. Powiem wam jednak, że żyjemy w ciekawych czasach. Na koniec taki mały przykład z historii. W 1914 roku, 28 czerwca, przeczytalibyście fragment powieści Puszcza, a dociekliwsi ukontentowaliby się wzmianką o spotkaniu Rady Kolejowej w Wiedniu. Nic nadzwyczajnego, powiecie. Z tym, że w następnym numerze pojawia się informacja o zamachu na księcia Ferdynanda. Oczywiście wszyscy się zmartwili w Europie. Nawet rosyjski rząd uczcił pamięć księcia chwilą ciszy. Francja przysłała kondolencje, Wielka Brytania ogłosiła tygodniową żałobę, a cesarz Niemiec obiecał przybycie na pogrzeb. Tak pisali w tej gazecie. Czujecie tą moc i jedność wszystkich krajów? Z tym, że dwa tygodnie później w tej samej gazecie można wyczytać, że postawa Serbii powoduje zachwianie pomiędzy potęgami światowymi. Znaczy są rysy. A nawet więcej, to już są pęknięcia. A dwa tygodnie później wybucha wojna. Oczywiście inteligentniejsi ludzie czuli już od lat, że coś się stanie. Że powstają jakieś dziwne sojusze, że są tarcia pomiędzy mocarstwami. Że ówczesne mocarstwa prą do konfrontacji. Trochę jak teraz.
ale ci mniej oczytani zauważyli wojnę dopiero w 1914 roku. A w 1918 wojna się kończy. Przegrani to oczywiście Niemcy, Austro-Węgry oraz Turcja. Rosja też. I to nie ze względu na złą stronę, a ze względu na to, że rewolucja wyłączyła ją z wojny. Nie mieli wpływu na ustalenie. Dodatkowo, i to tak na marginesie, wojna zmiotła największe monarchie z mapy Europy. Czyli świat wyglądał inaczej niż przed I wojną światową. Pozdrawiam Was, moi bracia i siostry. Cześć!